Nazywam się Sprytny Podróżnik, a to moja nowa Dacia Duster w najbiedniejszej wersji wyposażenia i bez napędu na cztery koła. Od wielu lat podróżuję po świecie, wszędzie szukając przygód i preferencji. Ale do tego zimnego i nieprzyjaznego miejsca na północy Europy nie sprowadził mnie ten typ preferencji, jaki znałem dotychczas. Zacznijmy jednak od początku. Niektórzy mówią, że urodziłem się w małym arabskim miasteczku, a matka była na tyle biedna, że nie była w stanie utrzymać jednocześnie dzieci i roweru. Inni mówią, że jestem potomkiem tunezyjskiego satrapy, ale uciekłem z pałacu, bo znudziło mi się życie w luksusie. Być może żadna z tych historii nie jest prawdziwa, ale faktem jest, że od najmłodszych lat musiałem sam radzić sobie w życiu. Zarobione pieniądze pozwoliły cieszyć się szacunkiem i żyć dostatnio. W końcu mogłem nawet pozwolić sobie na żonę, by wspólnie dźwigać ciężary życia. Pomyślałem wtedy, że nadszedł czas spełniać marzenia, czym zawsze były dla mnie podróże po dalekich krajach. Na przeszkodzie stanął jednak urzędnik państwowy, niejaki Abdullah bin Simone, który raz za razem odmawiał paszportu i wizy. Dopiero pomysł wspólnej podróży do Omanu i spotkania z milionerem Don Robesem pomógł przekonać upartego urzędnika. W ten sposób rozpoczęła się moja podróż, która kończy się w miejscu, w którym jestem teraz. Niedawno w mojej rodzinie pojawiła się nowa, bardzo mała, ale i bardzo sprytna osoba, a ja zrozumiałem, że najważniejszą kategorią preferencyjności nie jest to gdzie i za ile, ale z kim.